Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat tego, jak zostać niewolnikiem w 2018 roku w XXI wieku. Jest taka jedna metoda, która pozwoli Ci na 100% zostać czyimś niewolnikiem, więc jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! No właśnie, temat i cała sprawa brzmi troszkę kontrowersyjnie. No i myślę, że jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ bardzo duża część Polaków obecnie jest niewolnikami. Jest niewolnikami kogo? Niewolnikami pieniędzy i niewolnikami banków. I ja właśnie chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać tutaj w tym krótkim filmie na temat tego, czym różni się oszczędzanie od posiadania kredytu i jak to jest, że jedno właśnie zabiera wolność, a drugie może dać Ci wolność. Popatrzcie, bardzo duża część ludzi nie jest praktycznie nigdy w swoim życiu edukowana finansowo. Bardzo duża część ludzi ma mniejsze lub większe jakieś swoje sukcesy finansowe w życiu, może zarabia mniej lub więcej pieniędzy, może Ty zarabiasz, może 5 tysięcy, może 10 tysięcy, może 50 tysięcy miesięcznie. Natomiast cały Twój zarobek i to, ile zarabiasz miesięcznie pieniędzy, nie ma absolutnie żadnego sensu, jeśli Ty nie nauczysz się, w jaki sposób masz zarządzać swoimi finansami. Pytanie będzie tutaj polegać na tym właśnie, czy chcesz być niewolnikiem, czy chcesz mieć wolność. Czy chcesz, żeby pieniądze pracowały dla Ciebie, czy chcesz Ty pracować całe życie dla pieniędzy. Musisz zadać sobie to pytanie, bo popatrzcie. Mamy tutaj dwie możliwości. Albo stan Twojego posiadania i stan Twoich finansów będzie na plusie i wtedy masz oszczędności, albo na minusie i wtedy masz kredyty. I teraz w jaki sposób banki są w stanie uczynić z Ciebie niewolnika i sprawić, że będziesz typowo dla nich niewolnikiem? Na czym w ogóle polegało niewolnictwo? Polegało na tym w różnych miejscach świata i w różnych momentach naszej historii, polegało na tym, że po prostu jeden człowiek był zależny od drugiego. Czyli mieliśmy jakiegoś pana, który decydował o swoim jakimś na przykład chłopie i on mówił mu, ile godzin ten chłop ma dla niego pracować dziennie, czy tygodniowo, czy miesięcznie, lub jaką część swoich pieniędzy ma mu ciągle oddawać, lub również też mógł tego chłopa w jakiś sposób ograniczać, mógł go w jakiś sposób limitować w jego życiu, pozwalać mu na pewne rzeczy lub nie. I teraz popatrzcie. Mimo, że w dzisiejszych czasach praktycznie na całym świecie już nie istnieje typowe niewolnictwo, to jednak ludzie i tak znajdą sposób, jak zawsze jest potrzeba, to ludzie znajdą sposób. No i ludzie znaleźli sposób właśnie na to, w jaki sposób uzależnić od siebie innych ludzi. Jak sprawić, żeby inni ludzie na nich pracowali i oddawali im jakąś część swoich pieniędzy, a przez to swojego czasu. Każdy z nas przecież dostaje jakiś czas w swoim życiu, który ma do wykorzystania. Każdego dnia 24 godziny, każdego roku 365, czy tam 366 dni, tak? I teraz ten Twój czas, który masz na tej ziemi, możesz spożytkować w różny sposób. Możesz go albo spożytkować na przykład zarabiając pieniądze i później ciesząc się wolnością ze swoją rodziną, albo w taki sposób, żeby musieć do końca życia, albo przynajmniej przez kilkadziesiąt lat swojego życia właśnie spłacać jakieś długi. Rozmawiałem właśnie dzisiaj na konsultacjach z jednym kursantów i dlatego nagrywam między innymi właśnie dla Was ten film, ponieważ chciałbym uświadomić Wam właśnie, w jaki sposób możecie łatwo stać się niewolnikami kogoś innego. W momencie, kiedy Ty bierzesz kredyt i zwłaszcza jeśli jest to kredyt przeznaczony nie na jakąś inwestycję, tylko jest to kredyt konsumpcyjny. Jest to jakaś chwilówka, jakiś kredyt w banku, który potrzebujesz na przykład po to, żeby kupić sobie nowy telefon, nowy komputer, nowy samochód, być może nowe mieszkanie większe, pojechać gdzieś na wakacje, czy jeszcze spełnić jakieś inne ze swoich zachcianek. Wtedy przychodzisz do banku i bank w bardzo prosty sposób podaje Ci po prostu zestaw papierów, oferując Ci jakąś kwotę, że jeśli podpiszesz ten zestaw papieru, dostaniesz natychmiast pieniążki do ręki lub na konto. Ewentualnie z jakimś opóźnieniem, jeśli to jest większa kwota i oni muszą Ciebie zweryfikować. I dostajesz od razu na pstryk palcem pieniądze. Z tymi pieniędzmi później idziesz do sklepu, wydajesz te pieniądze i dostajesz mu natychmiast jakiś towar. Czyli dostajesz natychmiast jakąś przyjemność, jakąś nagrodę. Dlatego jest to takie kuszące, bo jest to bardzo łatwe. Łatwo jest przyjść do banku i w momencie, kiedy ja chcę sobie na przykład coś kupić, chcę sobie kupić nowy komputer, samochód czy jakąś inną rzecz, po prostu przychodzę do banku, mówię w tym banku, ja potrzebuję sobie kupić nowy komputer i oni dają Ci pieniądze na ten komputer. Dostajesz tak, jakbyś przyszedł, nie wiem, do swoich rodziców i poprosił ich, żeby kupili Ci nową zabawkę.
No i dzieje się to w ten sposób. Niestety większość ludzi nie ma myślenia długoterminowego. Nie planują swojego życia w długim terminie. W ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że przecież czeka ich jeszcze kilkadziesiąt lat życia i że ta chwilowa zachcianka, którą teraz spełniają, ona nie jest tak, że te pieniądze dostali za darmo. Dostali po prostu po podpisaniu jakichś tam papierów, od razu ktoś przyszedł i z dobrego serca dał im te pieniądze. Nie. Oni będą musieli przez najbliższe kilka miesięcy, lat, czy nawet przez kilkadziesiąt lat spłacać ten kredyt. Więc kredyt działa na tej zasadzie. Tu dostajesz przyjemność, dostajesz nagrodę, która jest bardzo łatwa, dlatego kredyt jest taki kuszący, bo większość ludzi nie chce czekać. Oni nie chcą na przykład pracować nad swoją sylwetką, tylko szukają magicznych pastylek, które pozwolą im schudnąć, albo ewentualnie magicznych zastrzyków, które pozwolą im zbudować mięśnie. Ludzie w dzisiejszych czasach nie chcą czekać na to, żeby na przykład w długim terminie inwestycje im się zwróciły, tylko szukają bardzo ryzykownych właśnie instrumentów finansowych, gdzie ktoś im obiecuje, że 20% w ciągu miesiąca no na pewno dostaną zwrotu. Ludzie coraz bardziej przestają nastawiać się na to, żeby włożyć jakąś pracę, jakiś wysiłek w to, co mają otrzymać od życia, a coraz bardziej szukają jakichś magicznych rozwiązań. No i teraz właśnie różne instytucje, różne firmy, w tym przypadku na przykład banki czy jakieś instytucje parabankowe, finansowe, one wykorzystują właśnie ten moment. Moment słabości twojej, w której ty bardzo chcesz coś kupić, bo ktoś inny bardzo dobrze ci to sprzedał, bardzo dobrze zareklamował, bardzo dobrze wytworzył w tobie potrzebę posiadania tej rzeczy i ty momentalnie wtedy idziesz do banku i bank z kolei korzysta na tym właśnie, że ty pod wpływem emocji potrzebujesz na przykład właśnie kupić sobie coś w swoim życiu. Podpisujesz wtedy z bankiem umowę i w tym momencie podpisujesz dokument, który jest jednoznaczny z dokumentem, który kiedyś mógłby podpisać niewolnik ze swoim panem. On mógłby podpisać, że na przykład ja teraz od swojego pana dostanę miesiąc fajnego życia, będę mógł sobie chodzić do drogich restauracji, pojadę sobie gdzieś na wakacje, będę się świetnie czuł, ale później przez najbliższych na przykład 10 lat będę musiał spłacać temu panu, będę musiał pracować dla niego. A co to oznacza? Spłacanie, pracowanie na kogoś. Oznacza to to, że poświęcasz swój czas życiowy na kogoś innego. Czyli jesteś po prostu niewolnikiem. Nie możesz w tym czasie na przykład stwierdzić, że będziesz czytał książkę, bo musisz iść do roboty, żeby spłacać kredyt, bo inaczej oni mają również sposoby, tak jak pan kiedyś miał pałę i mógł tą pałą chłopa zbić, tak jak pan kiedyś miał na przykład środki różne przymusu bezpośredniego, tak samo i bank ma te sposoby teraz już mniej brutalne, ale równie negatywne dla twojego życia, no bo może ci zabrać mieszkanie, dom, może w jakiś inny sposób egzekwować z ciebie te długi, ale przede wszystkim nałożyć na ciebie właśnie potężny psychiczny ciężar. Ciężar psychiczny tego, że przez najbliższe kilka miesięcy czy kilka lat ty będziesz mieć cały czas z tyłu głowy. No jak wstajesz wieczorem, jak idziesz spać, to, że musisz spłacać ten dług. Nie będziesz człowiekiem wolny, który w danym momencie może sobie wyjechać na 2 miesiące wakacji, bo ma taką ochotę, tylko będziesz człowiekiem, który jest uwiązany wobec banku. Będziesz musiał płacić te pieniądze cały czas. I tak wygląda właśnie branie kredytów. Zupełnie odwrotną sytuacją jest to, kiedy ty zaczynasz oszczędzać na coś pieniądze, co dzisiaj w dzisiejszych czasach no, coraz mniej jest modne. Zaczynasz oszczędzać na coś pieniądze dlaczego? Ponieważ zdajesz sobie sprawę, że chcesz coś osiągnąć, więc przez na przykład pół roku czy rok czasu ty odkładasz pieniądze, pracujesz ciężej, dzięki temu też masz większą motywację. Masz motywację, ponieważ nagroda czeka na ciebie na końcu, a nie na samym początku. Więc przez jakiś czas odkładasz, uczysz się zarządzać swoimi finansami, czego również uczymy w wyzwaniu 90 dni. Dlatego tutaj przy okazji od razu chciałbym Cię zaprosić na darmowy webinar, który poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Jeśli chcesz otrzymać zaproszenie na ten webinar, tutaj w prawym górnym rogu zobaczysz takie i ewentualnie pod tym filmem będziesz mieć linka właśnie z zapisem, gdzie odbierzesz swoje darmowe zaproszenie. Skorzystaj z tego, no bo będzie tam duża porcja wiedzy dla Ciebie. Natomiast wracając tutaj do tematu, uczysz się oszczędzać, uczysz się jak zarządzać swoimi finansami, składasz sobie pieniądze, czyli odkładasz je w jakieś miejsce, czy to do skarpety, czy to za łóżko, czy na konto w banku, czy do słoika, odkładasz pieniądze, które masz mieć na jakąś swoją zachciankę właśnie, czyli na swoje wakacje, nowy samochód, nowy telefon, czy nowe mieszkanie, czy na jakieś inne rzeczy. Więc odkładasz przez jakiś okres czasu i zobacz, tu jest dużo wyższa twoja motywacja od razu, właśnie po to, bo na końcu czeka na ciebie nagroda. Motywacja jest bardzo niska, kiedy najpierw dostaniemy nagrodę, a później tylko i wyłącznie harujemy przez 10 lat, żeby zmieniać jakieś cyferki, które przychodzą nam w liście do domu, ewentualnie pokazują się na internecie w rozliczeniu. No bo spłacanie kredytu to już nie jest nic podniecającego, to nie jest nic ekscytującego, nie?
To nie jest nic, że tam coś czeka na ciebie niesamowitego, bo no właśnie pojedziesz na fajne wakacje, bo będziesz mieć nowy samochód, nowy telewizor, nowy komputer i tak dalej. To już cię nie będzie cieszyć. Wtedy i tylko i wyłącznie pozostaje sam ciężar i smutek i płacz. Można by to tak nazwać. I zobacz. Więc w przypadku oszczędzania, ty najpierw wykonujesz jakąś pracę, najpierw zbierasz, najpierw starasz się te pieniądze zarobić, po to, żeby na końcu czekała na ciebie nagroda. W przypadku kredytu jest zupełnie na odwrót. Najpierw jest nagroda, a później jest spłacanie. Co więcej, nie liczy się tylko to, że właśnie dużo trudniej jest spłacać kredyt, niż oszczędzić na coś, bo właśnie z tego powodu, że tutaj jest motywacja, która czeka na ciebie, to również branie kredytu jest po prostu finansowo głupie. Jest finansowo nieopłacalne, ponieważ ty prawdopodobnie na przykład za tą rzecz, którą wziąłeś, wliczając wszystkie podatki, opłaty, prowizje banku i odsetki, to prawdopodobnie zapłacisz na przykład o 50% albo nawet o 100% więcej za tą rzecz, którą kupiłeś. Czyli tak naprawdę telefon, który chciałeś mieć za 3000, będzie cię kosztował 6000. W przypadku, jeśli ten kredyt będzie bardzo długi czas. Mieszkanie będzie cię kosztować na przykład zamiast 200 tysięcy, będzie cię kosztować 400 tysięcy. Czyli jak to się przekłada na twoje życie? Przekłada się to tak, że ty będziesz musiał dwa razy dłużej pracować właśnie, żeby tą rzecz spłacić. Będziesz musiał dwa razy więcej swojego czasu poświęcić, żeby spłacić daną rzecz, mając dokładnie to samo. I teraz zobacz, to jest właśnie problem w dzisiejszym świecie, że ludzie nie potrafią już odkładać sobie pewnych przyjemności w czasie. Nie potrafią zrozumieć tego, że na przykład dużo łatwiej jest zaoszczędzić na coś pieniądze, dużo większa jest wtedy motywacja. Motywacja, bo ty pragniesz czegoś. Twój umysł pragnie czegoś, co jest na końcu całej tej ścieżki. Więc on będzie wtedy miał dużo lepszą motywację do pracy, dużo lepszą motywację, żeby szukać różnych rozwiązań, które są przecież gdzieś, różne rozwiązania, kombinować, szukać, jak zarobić więcej, jak zarobić szybciej. Czytać książki, chodzić na jakieś kursy, znaleźć kogoś, kto umie zarabiać pieniądze i nauczyć się od niego. To wszystko, żeby osiągnąć, no to właśnie będzie miał motywację, kiedy on widzi na końcu swojej ścieżki jakąś nagrodę. Natomiast jeśli jedyną dla ciebie motywacją do tego, żeby zarabiać pieniądze, jest to, że masz spłacić później swój kredyt, no to jest słaba motywacja, bo dla nas to już nie jest nic ekscytującego. To jest po prostu tak, jak mówię, cyferki, które ty harujesz, a one przeważnie nie zmniejszają się albo robią to bardzo powoli. Co więcej, branie kredytów również może wpędzić cię w spiralę długów. Zwłaszcza kiedy działają właśnie różne jakieś szybkie pożyczki i tak dalej na rynku, które mają bardzo wysokie oprocentowanie, bardzo niekorzystne różne prowizje, bardzo niekorzystny w ogóle system, który no, będzie cię cisnął natychmiast, kiedy ty potknie ci się noga i nie będziesz w stanie spłacić jakiejś raty. Wtedy próbujesz jedne pożyczki spłacać drugimi. Próbujesz spłacać drugie trzecimi i wpadasz w taką spiralę długów, gdzie zamiast co miesiąc twój właśnie dług się obniżać, on cały czas rośnie. On rośnie, jest coraz większy i ty jesteś coraz bardziej sfrustrowany, coraz bardziej nieszczęśliwy. Dodatkowo, jaka jest najgorsza rzecz właśnie, którą powoduje dla ciebie kredyt? On ciebie psuje. Psuje ciebie jako człowieka, ponieważ właśnie normalnie jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak małe dziecko na przykład, które nie jest w stanie dostać kredytu, ono potrafi do świnki skarbonki wrzucać te małe pieniążki, które gdzieś dostaje od rodziców, żeby sobie na coś zaoszczędzić. Wtedy uczy się oszczędzania. Co więcej, prawdopodobnie więcej jest w Polsce, dzieci w Polsce są bogatsze niż większość dorosłych. Bo dzieci mają jedynie oszczędności, natomiast dorośli, przynajmniej połowa dorosłych w Polsce ma obecnie kredyty, czyli są na minusie ze swoim majątkiem, więc dzieci małe są mądrzejsze finansowo od dorosłych ludzi. Cóż za absurd, nie? Natomiast właśnie małe dziecko jest w stanie się tego nauczyć. Ono jest w stanie zbierać parę miesięcy. Ja pamiętam sam, jak byłem mały, jak na coś zbierałem właśnie, czy później byłem nastolatkiem, chciałem sobie coś kupić, to potrafiłem zbierać długimi miesiącami cały czas te pieniądze, nie ruszając ich, właśnie po to, żeby sobie coś zakupić. Natomiast co sprawia kredyt? Kredyt właśnie ciebie psuje, bo on uczy ciebie, że wcale nie trzeba zbierać tyle czasu, wcale nie trzeba czekać, wcale nie trzeba się starać, bo wystarczy przyjść do banku, podpisać jakiś dokument i bum, od razu pieniądze pojawiają się na koncie. Twój umysł nie rozumie koncepcji kredytu, on nie rozumie tego, że na przykład przez najbliższych 30 lat, czy 10 lat, czy 5 lat, zależy jaki to jest kredyt, będziesz musiał te pieniądze później spłacać. Twój umysł po prostu się cieszy, o fajnie, od razu dostanę coś, będzie natychmiastowa nagroda, zróbmy to. Więc kredyty ciebie psują. Nie dość, że uzależniają cię właśnie od tych szybkich rozwiązań, że następnym razem, kiedy znowu będziesz chciał sobie coś kupić, to nie pomyślisz już, jak zarobić te pieniądze, nie będziesz szukał rozwiązań, nie będziesz się bardziej starał w pracy, żeby mieć awans, podwyżkę, nie będziesz rozwijał swojego biznesu, żeby więcej zarabiać, tylko znowu pójdziesz do banku po raz kolejny. Znowu pójdziesz do banku i później już ci się nie będzie chciało. Nie będzie ci się chciało robić. Co działa dokładnie w ten sposób, moi drodzy? Co w ludzkim życiu działa dokładnie w ten sposób, który teraz opisałem? Narkotyki.
Narkotyki właśnie tak działają, że człowiek na przykład nie chce pracować nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi emocjami, nad relacjami z innymi ludźmi, żeby być szczęśliwy w życiu, żeby czuć się przyjemnie, żeby było fajnie, tylko po prostu sięga po jakąś pastylkę czy po torebkę z jakimś proszkiem i czuje się natychmiast lepiej. W ten sposób właśnie działają narkotyki, że pozwalają natychmiast poczuć się lepiej. Niestety cena, którą się płaci za tego typu działanie, no jest bardzo duża. Ta cena jest bardzo duża, ponieważ ona sprawia, że później się uzależniasz od tych narkotyków, czyli musisz je brać ciągle. I później musisz coraz więcej wydawać pieniędzy na te narkotyki, więc stajesz się coraz bardziej ich niewolnikiem, aż kończysz jako jakiś tam menel po prostu leżący w rowie ze strzykawką wbitą w rękę i albo przedawkujesz, albo będziesz musiał się sprzedawać za 2 złote na dworcu, żeby właśnie stać cię było na spłacanie później tych narkotyków. Tak samo dokładnie działa kredyt. Że on oducza cię w życiu tego, żeby w życiu wykonać jakiś wysiłek, żeby czuć się dobrze, żeby mieć fajne życie i uczy cię tego właśnie, żeby na szybko już teraz dostać, nie patrząc na konsekwencje, które później ciągnąć się mogą latami. Więc dlatego właśnie kredyty sprawiają, że ludzie są niewolnikami. Tak samo jak narkoman jest niewolnikiem od swoich właśnie jakichś tam środków odurzających, tak samo i tutaj właśnie człowiek biorący kredyt staje się niewolnikiem automatycznie po podpisaniu tego dokumentu. Po prostu sprzedajesz swój tyłek. Sprzedajesz swój tyłek za to właśnie, żeby na chwilę mieć dobrze, żeby na chwilę coś dostać, co tobie się nie należy, czego sobie nie wypracowałeś, na co nie zarobiłeś pieniędzy. Chcesz dostać coś od razu, co tobie się nie należy. Chcesz mieć nagrodę, która ci się nie należy, wykorzystując w ten sposób bank. Natomiast bank głupi nie jest i on wie, jak wykorzystać ciebie. Jak sprawić, żeby ta nagroda, którą teraz dostaniesz, która jest bardzo kusząca, żeby była dla ciebie droga. No i właśnie tak to wygląda. I teraz co zrobić, jeśli ty znajdujesz się w sytuacji? No bo oczywiście, jeśli ktoś oglądnie ten film z was wcześniej, zanim weźmie kredyt, no to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jak największa ilość z was właśnie go zobaczy. I tutaj pomagają nam nasi fajni widzowie. Co robią fajni widzowie? Zostawią komentarz, łapkę w górę i udostępnią ten film gdzieś dla swoich znajomych. Dlaczego? Ponieważ YouTube właśnie tak działa, że nasze filmy, dlaczego niektóre mają 5 tysięcy, niektóre 10 tysięcy, niektóre 100 tysięcy, a niektóre 400 tysięcy wyświetleń? Właśnie dlatego, ponieważ jeśli jakiś film Wam się podoba i dajecie komentarze, dajecie łapki w górę, udostępniacie go, algorytm YouTube'a będzie go wyświetlał większej ilości osób. Więc będę mógł w stanie pomóc wtedy tym filmem nie 5 tysiącom osób, ale na przykład połowie miliona osób, co już może mieć realny wpływ na przykład na to, jak ludzie żyją w Polsce. Więc jeśli chcesz tutaj pomóc, podoba Ci się ten film, też pomaga bardzo oglądnięcie filmu do końca, więc... Więc też staraj się nasze filmy po prostu zobaczyć zawsze do końca, na niego one sobie lecą, bo to bardzo pomaga. Natomiast wracając tutaj, co zrobić w sytuacji, popatrz, w której ty już jest za późno, już popełniłeś ten błąd, wziąłeś jakieś kredyty w swoim życiu i nie wiesz, jak się z nich wyplątać, jesteś w spirali długów. Bardzo wielu osobom w ten sposób właśnie pomagałem. Są metody w wyzwaniu 90 dni, które mogą ci właśnie w tym celu pomóc i... Przede wszystkim pierwsza rzecz jest taka, że ty musisz przejąć kontrolę nad swoim życiem, nad swoimi finansami. To nie może być tak, że finanse kontrolują ciebie, czyli ty cały czas nie możesz i tak później już nie stać cię na nic, bo te 1000 zł, 2000 czy 3000 zł miesięcznie, które spłacasz, one już na tyle sprawiają, że jest ci ciężko, że nie możesz i tak sobie na nic więcej pozwolić. Nie dostaniesz już kolejnych kredytów, więc już później nie będzie tak przyjemnie. No a dodatkowo czujesz ich cały czas ciężar, że pracujesz ciężej, mocniej, a one nie maleją. I co w tym przypadku zrobić? Przede wszystkim pierwsza rzecz jest zdać sobie sprawę z tego, w jakiej jesteś sytuacji. Zacząć zarządzać swoimi finansami, czego właśnie uczymy Was w wyzwaniu 90 dni. Po kolei rozpisać sobie, ile ja mam pieniędzy, ile jestem winien pieniędzy, na komu jestem winien, na jaki procent, przez ile czasu muszę to spłacać, jaka to jest instytucja, w jaki sposób, jaka jest wymagalność tej spłaty, czy ja mogę tą spłatę troszkę obniżyć, żeby żyło mi się łatwiej, żebym nie musiał od razu cisnąć i całego swojego wolnego czasu poświęcać właśnie na spłacanie tego kredytu, nie? Dorabiać i tak dalej po nocach, żeby tylko to spłacić. Więc pierwsza rzecz to jest przejęcie kontroli. Druga rzecz to jest to, że powinieneś się skontaktować ze wszystkimi instytucjami i ustalić takie kwoty, które będziesz spłacał, żeby oni nie ścigali cię żadnymi komornikami, żeby nikt ci w tym momencie nie truł życia po prostu i nie psuł twojego zdrowia psychicznego, bo w złym stanie psychicznym no nie zarobisz. Nie masz wtedy możliwości, żeby myśleć trzeźwo, szukać rozwiązań, które pozwolą ci właśnie poprawić swoją sytuację. Więc trzeba się z tymi ludźmi skontaktować, odpowiednie listy do nich napisać, zadeklarować się, jaką kwotę będziesz spłacać i oprócz tego przede wszystkim zacząć natychmiast zarządzać swoimi finansami.
finansami, natychmiast zacząć oszczędzać. Tak, tak. Moi drodzy, nawet jeśli człowiek jest właśnie w trudnej sytuacji z powodu kredytów, powinien zacząć oszczędzać. Nawet 2 zł miesięcznie. Nawet 20, 200, 2000, zależy na ile jesteś w stanie sobie pozwolić i ile sobie ustalisz, ale zarządzać właśnie swoimi finansami i oszczędzać już pieniądze. Ty musisz już mieć jakieś cele, na które będziesz pracować. To, co Wam powiedziałem wcześniej. Motywacja do spłacenia kredytu jest bardzo niska, natomiast motywacja do tego, żeby coś osiągnąć, jest bardzo wysoka. Więc Ty musisz znaleźć sobie swoje cele finansowe i pomimo tego, że jesteś teraz w ciemnej dupie, za przeproszeniem, finansowo, to jesteś w stanie z tej sytuacji się wyciągnąć, ponieważ będziesz miał jakiś swój cel, który będzie 10 razy większy niż ten kredyt. Kupno domu, mieszkania, zaplanować to w długim okresie czasu, tak żebyś wiedział, po co Ty pracujesz. I wtedy część Twoich pieniędzy będzie przekazywana na to, żeby spłacić Twoje błędy przeszłości, a część pieniędzy będzie lokowana w tym, żeby zapewnić sobie zajebistą, fajną przyszłość. I właśnie o to chodzi, żeby nie skupiać się na kredycie, bo skupiałeś się być może teraz, jeśli jesteś w spirali długów, no i gdzie Cię to doprowadziło? Prawdopodobnie niedaleko i Twoje kredyty tylko wzrosły. Więc Ty musisz się zacząć skupiać wreszcie na tym, jak zarabiać więcej pieniędzy, jak właśnie, jakie cele chcesz sobie postawić, pomimo tego, że teraz możesz mieć mało albo średnio, nie? Więc to jest ta sytuacja właśnie, żeby wyjść z tej pułapki kredytowej. Kolejna kwestia jest taka, że czasem warto wziąć kredyt. Czasem warto wziąć kredyt, kiedy on jest przeznaczony na bezpieczną i pewną inwestycję. Ja tutaj podaję jako przykład na przykład nieruchomości. Jeśli, powiedzmy, chcesz kupić kawalerkę za 100 tysięcy złotych, którą będziesz w stanie wynająć na przykład za 800 zł, to możesz wziąć kredyt, który kosztować Cię będzie miesięcznie na przykład 600 zł czy 500 zł spłacanie jego, nawet w długim okresie czasu, jeśli jesteś w stanie tą kawalerkę później wynająć za 800 zł z dużym prawdopodobieństwem, czyli jeśli ona będzie odpowiednio ulokowana w miejscu na przykład, gdzie jest kilka uczelni dookoła, że zawsze studenci będą potrzebować wynajmu, czy są jakieś duże firmy na przykład, korporacje i tak dalej, gdzie ludzie faktycznie zawsze wynajmą tą Twoją kawalerkę. I wtedy ma to sens, bo wtedy jesteś w stanie zastosować dźwignię. Dźwignię, czyli ten kredyt wtedy dla Ciebie nie jest Twoim pasywem, nie jest czymś, co Ty musisz spłacać co miesiąc, ale czymś, co przyniesie Ci pieniądze. Wpłacisz na przykład 20 tysięcy jakiejś wpłaty własnej. Nie wiem, jakie teraz są minimalne w bankach wymagane w Polsce, jak ta sytuacja wygląda, ale przykładowo możesz wpłacić 20 tysięcy i całą resztę sfinansuje Ci bank. I pomimo tego, że Ty będziesz zarabiać na przykład 200 zł miesięcznie na tym, to zobacz, jak wychodzisz na tym. Jeśli wpłaciłbyś na przykład 100 tysięcy złotych, to miałbyś z tego mieszkania na przykład 800 zł miesięcznie, nie? 800 zł miesięcznie, czyli w skali roku to będzie 9600 zł. 9600, czyli 9,6%. Oczywiście upraszczam tutaj, bo oczywiście dojdą jakieś tam podatki, koszty i różne rzeczy. Natomiast chcę dla porównania Ci to pokazać. Natomiast wpłacając na przykład 20 tysięcy złotych, bo nie każdy ma 100 tysięcy od razu, wpłacając 20 tysięcy złotych, na resztę biorąc kredyt, miesięcznie wynajmując za na przykład 800 zł tą kawalerkę i spłacając 600 zł ratek kredytu, mówię tutaj zupełnie przykładowe liczby, więc się nie czepiajcie od razu, przestrzegam. To wszystko można sobie policzyć. To zarabiasz na przykład 200 zł tylko miesięcznie na plus, ale zainwestowałeś tylko 20 tysięcy, więc w skali roku zarobisz 2400, czyli zarobisz dużo więcej, już zarobisz 12% rocznie, a nie 9,6% rocznie. I dodatkowo jeszcze nie musisz posiadać na początku całej kwoty 100 tysięcy, tylko posiadasz 20 tysięcy. To jest jedyny wyjątek, kiedy kredyt może być dla Ciebie korzystny, natomiast wtedy też po pierwsze musisz kupić dobrze to mieszkanie, czyli ono musi być już w dobrej cenie w samym momencie kupna. Dodatkowo musi być bardzo łatwe do wynajmu. Musisz mieć dużą pewność i prawdopodobieństwo tego, że ono nie będzie stało puste, no bo wtedy ten kredyt dla Ciebie będzie kosztem, a nie inwestycją. I tak samo tutaj, nie tyle inwestycją, co po prostu dźwignią, nie? Żeby to mieszkanie móc zakupić. I też Ty musisz mieć w miarę zabezpieczoną swoją sytuację finansową, tak żeby ten kredyt, no właśnie w momencie, nawet kiedy to mieszkanie by się nie wynajmowało przez jakiś okres czasu z jakiegoś tam powodu, to że będziesz w stanie sobie ten kredyt po prostu spłacić, czyli posiadać jakieś oszczędności, zabezpieczenie finansowe, wtedy to może mieć sens. Na przykład, natomiast wszystkie inne przypadki, łącznie z braniem kredytu również na swoją pierwszą firmę, znaczy nawet drugą firmę, to też jest rzecz niekorzystna. Prowadzenie własnego biznesu jest obarczone bardzo dużym ryzykiem i tutaj pożyczanie, co wiele osób robi na początku, kiedy jeszcze nie potrafią prowadzić firmy, nie wiedzą, jak to funkcjonuje, troszeczkę idą z motyką na słońce i biorą jeszcze kredyt, czyli jeszcze podejmują zobowiązanie długoterminowe obarczone bardzo dużym ryzykiem, to jest to rzecz zupełnie głupia i nie należy po prostu tego robić. Więc
tak jak mówię, jedyny wyjątek to jest właśnie taki, kiedy jesteś w stanie bardzo pewną inwestycję, typu jakaś nieruchomość, która na pewno się wynajmie, bo przez ostatnich 20 lat w danym miejscu po prostu no, nie było takiej opcji, żeby się nie wynajęło, to wtedy ma to jakiś sens. Natomiast we wszystkich innych sytuacjach kredyt po prostu czyni z ciebie niewolnika i jeśli chcesz być wolnym człowiekiem, czyli zupełnie odwrócić swoją sytuację, to właśnie myśl o tym, jak oszczędzać. Jak później inwestować te pieniądze w dobry sposób. Też zobacz nasz film tutaj o inwestowaniu, przed którymi rzeczami przestrzegam, które są bardzo ryzykowne. Natomiast właśnie poprzez to, że będziesz oszczędzać pieniądze, będziesz inwestować te pieniądze, to zamiast na przykład 1000 zł miesięcznie płacić na spłatę jakiegoś tam kredytu, czy 2000 zł miesięcznie płacić na spłatę jakichś tam kredytów, które wziąłeś wcześniej, żeby na chwilę poczuć się dobrze, to ty możesz na przykład za kilka lat mieć właśnie 1000 czy 2000 zł miesięcznie dochodu ze swoich inwestycji dodatkowego, czyli odwrócić całkowicie sytuację z bankiem. Wtedy ty będziesz osobą właśnie, która zarabia, która jest panem swojego życia, a nie niewolnikiem. Więc decyzja należy do ciebie. Mam nadzieję, że ten film właśnie dał ci troszkę tutaj do myślenia. Przypominam ci o tym właśnie, żebyśmy spotkali się w najbliższą niedzielę o 17 na webinarze. Zostaw tutaj łapkę w górę, napisz komentarz, a ja się z tobą żegnam, więc trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!